7 minut po godzinie 8. W Dzień Dobry Polsko mieliście, drodzy widzowie, okazję zobaczyć coś niesamowitego. To był piękny taniec. Teraz będę rozmawiać właśnie o tym tańcu z panią, która założyła szkołę tańca hawajskiego, pani Małgorzata Szokalska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Pani Małgosiu, dobrze powiedziałem? Szkoła tańca hawajskiego? Szkoła tańca i masażu hawajskiego, moc aloha. No właśnie, taniec aloha. Wiem, że są dwie wersje jak tego tańca. Którą zobaczyliśmy już, która już za nami? Zobaczyliśmy przed chwilą taniec w stylu tradycyjnym. Ten styl nazywa się kahiko. Są to tańce właśnie, które dawniej wykonywane były na Hawajach z okazji różnych rytuałów. Wykonywane były na ołtarzach, w świątyniach, ponieważ one przekazują nam wszystkie ważne treści. Hawajczycy nie mieli języka pisanego, w związku z tym właśnie w pieśniach i w tańcach przekazywali kolejnym pokoleniom legendy, historie, wszystkie właśnie ważne wydarzenia i również mądrość, która wraz z kulturą hawajską jest przekazywana i płynie teraz tutaj do nas, również do Polski. Okej, okay. No i pani przygoda z tańcem hula zaczęła się na Hawajach? Moja przygoda z tańcem hula zaczęła się tu w Polsce. Do nas przyjeżdżała nauczycielka masażu hawajskiego. Taniec hula jest nieodłączną, integralną częścią hawajskiej pracy z ciałem. Więc właśnie poprzez masaż poznaliśmy taniec hawajski i absolutnie zakochaliśmy się w nim, ponieważ jest wyjątkowy. No właśnie, dlaczego jest taki wyjątkowy? To chodzi tylko o to, żeby się ruszać i żeby w rytm muzyki wykonywać określone ruchy, czy jest jakaś filozofia, jest coś więcej w tym tańcu? Nie, jest bardzo głęboka właśnie filozofia w tym tańcu, ponieważ tak jak wspomniałam wcześniej, on przekazuje te wszystkie ważne treści, przekazuje hawajską mądrość, daje nam ogromną ilość energii, ponieważ wspólny ruch właśnie w grupie energetyzuje nas bardzo, daje nam ogromnie dużo radości życia, ponieważ uczy nas dostrzegać wszystkie, nawet najdrobniejsze elementy pozytywne, które nam w życiu spotykają. Mówi pani taniec w grupie. To jest tak, że taniec hula tylko i wyłącznie tańczy się w grupie z innymi? Nie, jest różnie. Ludźmi? Można tańczyć solo, można tańczyć w grupie, ale generalnie ten taniec... Czasem odbywają się takie prezentacje w parach. Oczywiście wszystko jest dopasowane do treści, ponieważ każdy taniec jest odrębną historią. Każdy opowiada coś, co... jakąś konkretną właśnie opowieść. Więc to o czym nam opowiedziałyście, drogie panie, dzisiaj? Dzisiaj opowiedziałyśmy o tym, jak ważny jest taniec hula i jaką ogromną ma moc, ponieważ cała natura odpowiada na ten taniec. Porusza on całą naturę, zarówno niebo, jak i ziemię. Widziałem, pani też pospiewywała. To jest tak, że tam są takie kwestie, które muszą wykonywać tancerze, czy to po prostu tak z sympatii było? To taniec kahiko, czyli ten tradycyjny styl, jest taką rozmową pomiędzy osobami, które grają. My tutaj nie mieliśmy akompaniamentu, natomiast zwykle jest tak, że gra orkiestra, znaczy orkiestra gra i śpiewa ktoś na żywo i tancerze tańczą i jest to taka korespondencja. Tancerze śpiewają kahea, czyli to są takie tytuły i wtedy grający grają i śpiewają odpowiednie zwrotki. No właśnie, mówi pani, że najczęściej jest tak, albo że powinno być tak, że ta muzyka jest grana na żywo. Na czym gra się do tańca hawajskiego? Tutaj słyszeliśmy jakieś takie dźwięki trochę przypominające gdzieś jakiś bęben, takie... Tak, dokładnie. To jest tak, że w tańcach kahiko, znowu tutaj wspomnę, do tańca grają nam bębny. Może być to bęben pachu, w tańcach bardzo rytualnych. To jest taki bęben ze specjalnego drewna pokrytego skórą rekina lub ipu, które jest z kolei instrumentem wydrążonym z dyni. To było akurat ipu. No i ważny jest też strój. Tak, bardzo ważny. W tańcach kahiko znowu bardzo ważny jest strój, ponieważ mamy tutaj spódnicę, która nazywa się pau. Jest to spódnica, która upamiętnia nam pewną legendę. To jest taka spódnica, która jest spódnicą ochronną. Jest lei, jest haku na głowę. To są wszystko na Hawajach elementy pochodzące z natury. To są liście, to są rośliny. Też bardzo symboliczne, bardzo ważne. Nie są dowolne. O tym, czy taniec hula można tańczyć na parkiecie, czy tylko na plaży i czy zawsze trzeba
trzeba tańczyć boso. Będziemy jeszcze o to pytać w Dzień Dobry Polsko. Nie żegnam się, bo pani z nami zostaje. Do rozmowy wracamy tuż po informacjach i będzie jeszcze dzisiaj trochę ruchu.